Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Dzisiaj oczywiście tryb Fortnite, Forza Horizon 4. Moi drodzy, zapraszam was, usiądźcie wygodnie, pamiętajcie, zawsze coś do jedzenia, zawsze coś do picia. I dzisiaj odcinek zaczynamy od pozdrowień. Kogo by tu pozdrowić? Przede mną jest jakiś Merkury, Sean Frost, nic po polsku, żadnego imienia po polsku. No to powiedzmy, o, wiem, dzisiaj pozdrawiam wszystkich Tymków. Jest jakiś Tymek na odcinku dzisiejszym? Jeśli jest, to pozdrawiam wszystkich Tymków. Tymek, ej, słuchaj, Tymek, halo, pozdrawiam ciebie, pozdrowionka dla ciebie. Pokaż, że jesteś Tymek. I co, myślicie, że Tymek się zgłosi? Że Tymek napisze w komentarzach, hej, siema, to ja jestem Tymek, siemaneczko. O, proszę bardzo, już na samym starcie mamy jakiś dropik. Bardzo mi się to podoba. Powiem wam, że ostatnio robiłem sobie wyzwania widzów. Zrobiliście mi jedno takie wyzwanie, które było bardzo, bardzo trudne dla mnie. O, Jesus. Ale fajne są te mapki, które robicie. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz za to, że robicie te mapeczki. Proszę ba... O kurczę. Mini Cooper, myślałem, że to coś innego będzie. Jezu, czemu? Mogę po prostu... W sumie mam całkiem niezły samochód. Możemy śmigać. Tylko, że to szkoda, strata czasu troszeczkę. No ale dobra, czwarty poziom nie jest źle. Tutaj generalnie jest sporo różnych dropów. Tylko głupio mi, że wyzwałem Mini Coopera, jak już miałem trochę lepsze auto. Ale i tak tutaj widzę, że dropa nie ma wzdłuż mojej... Ty, ale patrz! Mini Cooper się trzyma ładnie z tyłu. Ciśnie sobie. Jadę asfaltem, już trudno. Tutaj można by było troszeczkę skrócić, ale tam taka droga niepewna jest. A asfalt to wiadomo, asfalt to nie? Tam się często ludzie zastanawiają, czemu mam taką offroadową furę, a jeżdżę asfaltem? No bo na asfalcie jest najlepsza przyczepność, najwyższą prędkość się osiąga. Ten Mini Cooper, on jest kurde dobry. 200 km na godzinę prędkości maksymalnej. Ludzie często go zmieniają na gorsze samochody z drugiego poziomu chociażby. Tutaj też coś z Mini Cooperem, nawet podobny poziom do mojego chyba. Trochę mi głupio, że wyzwałem tego Mini Coopera, no ale czasami się zdarza. Kogo my tu mamy? A ja będę jechał wolno, a jestem Mini Cooperem, który bardzo wolno jeździ. Jestem Mini Cooperem. A kurczę, inny Mini Cooper. Nie chcę. O, ej, co? Gościu chce się ścigać? Tu nie ma żartów. Dobra, bo wiecie co, bo ten rebel, on tak naprawdę nie ma wysokiej prędkości maksymalnej, ale powinienem tamtego Mini Coopera na przyspieszeniu do tej prędkości maksymalnej zeżreć. Ale na asfalcie Mini Cooper nie powinien być taki tragiczny. Wiesz, jaki to wstyd przegrać samochodem z piątego poziomu z samochodem z pierwszego poziomu? Cisnę, zobacz. Mini Cooper też ma około 200 km na godzinę prędkości maksymalnej i ja też mam gdzieś około 200, także tutaj nie ma żartu. Ej, co on zrobił? O, ej. Gościu, ej, co on zrobił? Czemu on zahamował? Patrz, ja nie mogę 200 km na godzinę osiągnąć, on też ma, on ma gdzieś w okolicy 200, nie? Spokojnie bym mógł mnie tu porobić na tych zakrętach. Ja się tu ledwo mieszczę. Dobrze, ale spokojnie, bo tu jeszcze wszystko może się zdarzyć. Zobaczcie, gdzie mamy punkt końcowy. Trzeba będzie pod górę tu podjechać, no tu podjazd pod górę, raczej mój samochód ma większe szanse. Gościu sam się chciał ze mną ścigać, ja nie chciałem go wyzywać na pojedynek, bo miał za słaby samochód. Ale powiem wam, że naprawdę, gracze się często nabierają na to, że ja mówię, że jestem tym biednym małym Mini Cooperem, a oni od razu się rzucają na mnie, jak na świeże bułeczki. Proszę bardzo. Wiecie co będzie najśmieszniejsze? Ja dzisiaj nie robię żadnego wyzwania. Ostatnio robiłem wyzwanie. Godzinę 40 minut trwał odcinek. Nagrywanie tego odcinka trwało dużo dłużej, ale opcja jest taka, że będzie mega śmiesznie, jak dzisiaj za pierwszym razem uda się wygrać eliminatora w Forza Horizon 4. No nie? A w... Wtedy musiałem chyba z 5 godzin siedzieć nad tym odcinkiem. To by była beka. Bo wiesz, to nigdy nie wiesz, na jakich graczy się trafi. Czasami trafią się gracze, którzy naprawdę wymiatają, a czasami trafią się tacy, co wiesz, przegrywają z tobą na sam widok ciebie. Nie? Czasami tak jest. Dobra, co my tu mamy? Subaru. To ja już mam lepszą furę. Tutaj jeszcze popatrzymy, jakieś dropy. A, widzę, że tutaj ktoś jest. Ktoś się tu ze mną chce ścigać. Chodź, Audi, Kaudi.
Szósty poziom, szósty kontra szósty i bardzo fajnie. Audi ma tutaj większe szanse, bo będziemy jechać głównie drogą szosowo. I też teraz się pewnie zastanawiacie, czemu ja jadę drogą, skoro mam takie wielkie koła? Ile te koła mają cali? Z 50? Nie wiem, ale gościu, słuchajcie, gościu Audicą, szósty poziom, ja nie wiem co on tam robi. On jedzie na przełaj. On by mnie spokojnie na tym asfalcie porobił, bo Regalia taka szybka znowu też nie jest. Nie jest słaba na pewno, ale jej, wiesz, atrybutem są offroady, no. A nie jazda po asfalcie, więc ta Audica na spokojnie by mnie porobiła, gdyby się ogarnęła i zjechała na asfalt. Lekko. Co to tu pojechało? R8? Widzieliście jak wyskoczyło? Dobra, to trzeba trochę zwolnić, bo zaraz będzie hopa. O kurczę, wiecie co, jak patrzę na ten samochód, to mam ochotę zagrać Final Fantasy. Teraz ma wyjść jakaś nowa część, która będzie w ogóle jakoś koksiarska pod względem grafiki. Za dużo tych Audiów tutaj jest w eliminatorze w Forza Horizon 4, co? Jest chyba z 5 albo... z 5 modeli gdzieś około jest, no nie? Audi w ogóle w eliminatorze tutaj. Bez sensu. A dlaczego nie ma żadnego Mustanga? Kto mi to wytłumaczy? Ktoś mi z was to wytłumaczy, dlaczego nie ma żadnego Mustanga? Ciśniemy za tymi, co się tam ścigają. I jak skończą pojedynek, od razu bierzemy w obroty. Strefa jest jeszcze, no już nie największa, także tutaj pojedynki raczej będą wzdłuż tej drogi. Więc robimy opcję taką, moi drodzy, patrzcie na to. Trzymajcie się teraz, bo to będzie jazda bez trzymanki. Robimy tak, ustawiamy się na skraju następnej strefy i będziemy sobie jeździć w jedną i w drugą stronę. Czekaj, bo muszę zwolnić, muszę udawać biednego małego Mini Coopera, który nie zdołał zdobyć żadnego dropu. I teraz zawracamy sobie. Ja tu będę udawał, że się schowałem. Będę się ruszał, żeby mnie widzieli na mapce, żeby ktoś podjechał. Jak tylko ktoś się zbliży, od razu gaz do samego końca. I ścigamy się z nim, ścigamy się z nim. Od razu, od razu. Na razie nikogo tu nie widzę. Znaczy widzę na mapce, na moim ludzkim radarze. O dobra, ktoś tam jest. Ktoś tam jest, ktoś się tu... Ktoś się tam kręci, nie widzi mojego poziomu na pewno. Ale słuchajcie, to będzie taktyka, że wygrywamy od razu, mówię wam. Ja muszę, ty, zostało 10 graczy. Dobra, jest tutaj ktoś. Ja udaję biednego małego Mini Coopera. Kurczę, jedzie w tą stronę, co ja, niedobrze. 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 Może się wszystko zdarzyć teraz. Ajajajajaj, co on ma za samochód? Subaru? Co, nie Subaru, to jest Golf! Co on robi z tym poziomem na tym etapie meczu? Halo! Drugi poziom, gościu! Coś, ty żyjesz pod kamieniem? Tutaj połowa meczu, właściwie końcówka już meczu, ja muszę szybko zdobyć jakiś wyższy poziom. Bo tu zaraz będzie koniec pojedynku. Muszę zdążyć przed zmniejszeniem się strefy, bo inaczej powiem wam, że będzie katastrofa i nie będę miał lepszego samochodu. Chociaż ta Audica jakaś taka tragiczna nie jest, tylko byśmy musieli gdzieś na asfalcie, nie? Skończyć. Znaczy jechać po asfalcie, możesz ty. Dawaj, oby dojechał, oby dojechał. Dobra, jest git, jest git. To nie jest ostateczna strefa chyba jeszcze, bo jest trochę za duża. Dobra, porobiliśmy tego gościa. I teraz... Ej, zostaję przy tym aucie, ja przy tym aucie zostaję. Bardzo dobrze. Chociaż tutaj będziemy chyba kończyć na asfalcie. To i tak myślę, że już nic lepszego nie wyczaruje na tym etapie meczu, jak myślicie? Tak, będzie jeszcze jedna strefa. Mamy już tylko 5 osób jest. 4! Zobaczcie, 4 osoby, będziemy się z 4 ścigać. Ale tam widziałem gdzieś Audi R8 śmigało. No nie wiem, nie wiem co mam o tym myśleć. A kurde, czekaj, nieco włączyłem. Gdzie my w ogóle skończymy? Też nie wiem. Nie wiem, ale się domyślam. Zobaczmy jeszcze. Nie no, strefa jeszcze jedna będzie. Kurde, strasznie mało graczy było na tym meczu. O co chodzi? No
Dobra, tu mamy jakiegoś ziombelka. Ja udaję mi biedny Mini Cooper, biedny Mini... I patrz, tylko powiedziałem biedny Mini Cooper, od razu ktoś tu jedzie. O kurde, ty, poważnie Akura? O nie, nie kamienie, nie kamienie! Czy ten gościu był przekonany, że będziemy wzdłuż drogi jechać? Gaz, 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 Akura jest bardzo szybka. Ale jedziemy teraz łeb w łeb! Dawaj, Jeep! Jeep, 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 Jeep! 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 Nie! Au! Nie wierzę w to, co się właśnie wydarzyło. Ta Akura jest bardzo szybka. Widzieliście? Gościu przejechał jakoś przez te offroady ledwo co. Gdybym się nie rozwalił o te zasrane kamienie. Jednak Jeep jest taki, no... On fajnie pokonuje te wszystkie offroady. Wszystko tu mi jedzie się tak jak po równym. Ale czasami jest trudny do opanowania, jak cię wybije, to już koniec. A kogo my tu mamy? Ktoś sobie jest AFK? Ktoś sobie jest AFK? O, tak. Gościu, chcesz cię ścigać czy nie? Ktoś sobie... O! Chyba się nie chce jednak ścigać, kurde. Mogłem go wyzwać na pojedynek, bym miał level do góry, no nie? A co my tu mamy? O, siemaneczko! What's up, homie? Dawaj, 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 dawaj! Protraka! Widziałem, ten gościu najpierw Camaro zdobył, a potem tego protraka. Jakby się udało tym pokusem go pokonać, to by było coś. To jest pokus, nie? 3 km do celu. Dobra, gdzie my mamy jechać? Gościu nie jechał jakoś wybitnie, ale chyba słaby też nie jest. Zobacz, jak poszedł w ogóle. Dawaj, 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 dawaj. 2-7, 2-6. Ja coś czuję, że uda mi się go pokonać. Nie wiem dlaczego, jakieś takie mam przeczucie. Nie wiem skąd nawet. Coś czuję, że mam spore szanse. Coś czuję, że mam naprawdę spore szanse. Jak myślicie? Jakie mam szanse na wygraną? Ja tutaj ładnie zakręt pokonał. Nie każdy umie ten zakręt dobrze pokonać. 238 km na godzinę max speed w tym Focus, także no szału nie ma, protrakiem poleciał już w las, ja też tak zrobić muszę. Wydaje się, jakby gościu dobrze znał mapkę. Ha, ale to są pozory chyba, czy nie? Patrz, on już tam na szczycie góry jest, 700 metrów. Może nie trafi punkt, może nie trafi, nie wiem. O Jezu. Chyba nie trafi, chyba nie trafi. Ach. Gościu już na samym początku meczu miał protraka, to dla niego ten mecz to taki nudny. A w ogóle skąd on? Najpierw Camaro zdobył, a potem od razu protraka. Camaro jest... właśnie chyba z 9 poziomu. Więc jak kogoś pokonał, to faktycznie mógł mieć protraka. Ale to nudny mecz jest, nie? Wszystkich pokonujesz po kolei. Chociaż przegrać protrakiem, no jest trochę presja, no nie? Jakby piąty poziom pokonał protraka, no to jest już wyczyn. Albo ktoś legendarnie słabo musiałby jeździć tym protrakiem. No nie? Coś z tych dwóch rzeczy. Ale nie, serio mówię, że ja miałem jakieś takie przeczucie, że uda mi się tego protraka pokonać. Ten gościu tak dziwnie wszedł w zakręt, wypadł, tak jakby nie mógł opanować furki i tak czułem, że może się udać, no. No ale wiesz... No ja tu udaję biednego Mini Coopera, nie mogę się ruszać, halo, halo! Tam ktoś pojechał, halo, jestem biedny Mini Cooperem, wyzwij mnie na pojedynek! Tej mini, ale gościu nie chciał tego miniacza. Ale coś, jakieś szybkie auto ma tam. Tak poleciał, co on tam jedzie? A ten tutaj co? Ja jestem biednym Mini Cooperem, halo, halo. Jestem biednym Mini Cooperem. Coś na nich nie działa to. Jedzie po dropa. Jak weźmie tą miniówę, to biorę go w obroty. Dobra, niech weźmie tego mini. Czekaj, niech weźmie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ktoś inny tutaj jedzie. Czekaj, 3, 2, 1. O ty kurczę, uciekł. Nie, drugiego poziomu nie chcę. Zdupczaj. Uciekł, schował się tam między budynki. Dawaj, miniuwa, jedziemy. Gdzie on jedzie? W las? Ucieka. Nie uciekniesz, kurde, miniaczem.
Ty, ucieka. Dobrze jedzie między tymi drzewami. Patrz jak ciśnie. Tu chyba gdzieś, o właśnie, właśnie. Dawaj, 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 dawaj. Czemu uciekasz? Masz dobrą furę, bardzo dobrą. Po co się brał? Patrz jak zmieła, no. Przecież tu chodzi o pojedynki, halo! Wbijesz swój poziom, ja jestem słaby. Ja gram na kierownicy, mam dwie lewe ręce, halo! Oooo! Dobra, let's go, let's go! Let's go, zróbmy to! Zróbmy to razem! Proszę cię! Jest, jest! Jeszcze mnie pokona. Sama była beka, co? Jest, zróbmy to razem, proszę cię! Nie mogłem cię dogonić, gościu, masz super auto! Uż ty, kurde. Trzeba uważać na tych wybojach. Czuję się trochę źle z tym, że nie wygrałem dawno z żadnym graczem, który miał wyższy poziom samochodu. No, Protrack to była faktycznie trochę przesada. O kurczę, ej, patrz, on naprawdę dobrze ciśnie. Ja nie wiem, czemu on tak ode mnie uciekał. Przecież jesteśmy na tym samym poziomie, jeśli chodzi o pokonywanie terenów. Nawet on chyba trochę lepiej, no nie? Ode mnie. Teraz pytanie, jechać tutaj, dobra, słuchaj, ja jedę na przełaj jednak. Bo tu za dobre auto mam, żeby jechać po asfalcie. Tak jak pisaliście w komentarzach, Lucek, czemu ty, co ty robisz? Przecież masz auto offroadowe, o co ty tam wyprawiasz? Teraz pojedziemy sobie tak, bo jest, faktycznie będzie trochę korzystniej. A ten gościu, no bardzo dobrze jeździ. Nie wiem, czemu on tak przede mną uciekał. Mógł mnie normalnie rozwalić, jakby troszeczkę jeszcze tutaj się postarał. A tak jakoś speszony czy coś, no nie? Patrz, ile tu dropów, kurde. Porobiło się. Znowu mini. Yeah! Idę i hal. Nie no, mini jest faktycznie takie niezbyt. Także ja tego gościa rozumiem, ale i tak jak na mini to bardzo dobrze jechał. Dobra, tutaj widzę, że jest troszeczkę dropików, więc się rozejrzymy co i jak, bo może się trafi jakaś perełka, na przykład protrakowa. Mamy już regalię, więc doskonała do pokonywania terenu. Muszę wam powiedzieć, że musiałem sobie ostatnio odpocząć od Forza Horizon 4 i pograłem sobie w taką grę, która jest dostępna teraz w Game Passie, miała w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, wczoraj premierę, albo przedwczoraj. I możecie ją sobie normalnie w Game Passie zagrać. To jest taka przygodówka, taki cyberpunkowy świat. Na streamku ją ogrywałem, ale no to jest rzut izometryczny, taki wiecie, z góry. Takie gry starego typu miały właśnie coś takiego. Nie jest takie 3D piękne, jak my tutaj mamy w Fordzie. Ale jednak taka przyjemna odskocznia. Powiem wam, że też gram sobie w Microsoft Flight Simulator ostatnio i wyszła, Flight Simulator wyszedł na Xboxa Series X. No generalnie na Xboxa wyszedł, no nie? Te nowe Xboxy. Można sobie pocisnąć, bardzo, bardzo fajna gra. I wiecie co? Można kupić sobie tam DLC. I ostatnio dodali w DLC myśliwiec, normalnie taki bojowy myśliwiec z 98 roku. I można go sobie kupić, ale nie zgadniecie za ile. O, pomogłem Mini Cooperowi, ty. Nie zgadnijcie za ile ten myśliwiec, tak jak wszyscy mówią: o, strasznie droga ta Forza, co to taka droga Forza jest? 92, o kurde, 92 złote kosztuje ten myśliwiec, to jest tylko jeden pojazd w grze. 92 złote. Gościu zaryzykował, tak jechał na pałę, wyzwał mnie na pojedynek. Zobaczymy, czy tą regalią coś tu jeszcze... Teraz to będzie słabo. Nie wiem, czy coś tu jeszcze ugram. No, ale tym samolotem 92 złote kosztował. I nagram odcinek dla was. Jak nim się lata, lata się kosmicznie. W porównaniu do innych samolotów, które teraz są dostępne w grze, to ten myśliwiec robi robotę. O kurczę, ja go chyba nie dogonię. Musiałby się gdzieś masakrycznie rozwalić, żebym dał radę. Chociaż patrzcie, regalia dogania to Subaru? Tak szybko? To Subaru takie wolne? Ale i tak chyba nie dam rady go dogonić tutaj pod górkę. No, słabiutko, słabiutko. Zobaczcie sobie na to. To jest statystyka oglądalności odcinka, który trwał godzinę 40 minut, nie?
Jest tutaj poniżej 40% oglądalność, mimo że ja go cały czas przycinałem. Ja go nagrywałem dużo dłużej, no nie? Po prostu takich długich odcinków nie ma co nagrywać. Ale chcę sobie wziąć jeden nickname z poprzedniego odcinka, żeby ustawić go na rejestrację, dlatego sobie tutaj wszedłem. Więc kto by tutaj, ktoś to napisał jakiś fajny komentarz. Dużo osób napisało dinozaur. Ciekawe, czy wszyscy faktycznie doszli do tego momentu, gdzie powiedziałem, żeby napisali w komentarzu dinozaur. Bo zobaczcie, wszystkim zostawiłem te serca, nie? Przy nikach. Dobra, kogo by tutaj wybrać? Podoba mi się boiler, śmieszna nazwa. Nie pamiętam, o co to... A! Ten bowler, że ja mówiłem na niego boiler, dobra. I to jest Jaro WP, okej. I też napisał dinozaur. Spoczko. Jaro WP, ustawimy sobie taką rejestrację. I proszę bardzo, rejestracja ustawiona. Mamy tutaj nasz klubowy samochód, poznajecie? Co to jest za samochód? Czy poznajecie tę furę? Ale jest rejestracja, malutka co prawda, ale jest. Wśród driftowozów, jakie mam w garażu, muszę wam powiedzieć, że to jest najgorszy driftowóz, jaki mam. Tym tylko na ręcznym da się taką zarzucić i tyle. I on od razu zyskuje przyczepność, bo mamy tu aż 6 kół, które tą przyczepność próbują odzyskać za każdym razem, kiedy tylko na chwilę ją utracimy, także no... Raczej nie jest to najlepsze auto do robienia wysokiej punktacji na w punktach driftowych. Namierzyłem cel! Kto? Patrzcie, Jaro mi teraz towarzyszy na każdym samochodzie, który wezmę tutaj w eliminatorze. Będę miał tą rejestrację. Dobra, ziomek, gdzie ty tam mi uciekasz? Masz lepszą furę, przecież nie mogę cię dogonić. Nie mogę cię dogonić, mam trzeci poziom. Ale muszę wam powiedzieć, że to Volvo. Jeszcze jest jeden samochód z trzeciego poziomu, który jest tak dobry. Ale to Volvo na trzeci poziom naprawdę wymiata, muszę wam powiedzieć. Naprawdę jest mega tutaj zrobione na ten tryb. I jest lepsze od niektórych samochodów. Nawet, no może szósty poziom nie, ale tak z piątego poziomu lekko. Ej, gościu wyjechał poza strefę, what the fuck, co on robi? Masz, musi szybko tu wrócić. A ja już tu na niego czekam! Z moją szwedzką mocą. Ej, on ma to samo, nie, podobne auto, okej. Jak daleko, gdzieś w lesie w ogóle, ty. Jedziemy w góry, na grzyby. Gdzie on w ogóle pojechał? Bym w drzewo Ty, on tam jeszcze jest na... Ile tu dropów? Wow, ja się nie powinienem ścigać, mam za niski poziom. Tak ustaliliśmy, że od piątego poziomu w... Właśnie, muszę zrobić jakiś poradnik. Kurde. Gościu chce zrobić poradnik. Jak wygrywać eliminatora, a przez ponad godzinę, właściwie prawie 2 godziny, nie mógł wygrać. Właśnie straciłem wiarę w siebie, bo przez chwilę widziałem, jak ktoś zdobył Honigana grup A. Ten z 10 poziomu, na tym etapie meczu. Coś to się dopiero zaczęło. Ludzie, co wy robicie ze swoim życiem, że tak dobrze gracie? Tam było trochę dropów, ja się tam jeszcze cofnę. Podjadę zobaczyć, czy coś nie będzie dobrego dla ludzka. I tak dojrzewam do jednej rzeczy, że chyba jest tak, że jak strefa kończy się w jednym miejscu, to zawsze punkt ostateczny jest w konkretnym miejscu. Nigdy nie jest tak, że... Znaczy, nie wiem, czy nigdy. Nie lubię mówić nigdy, ale chyba jest coś takiego, że jak strefa kończy się w jednym miejscu, to zawsze ten punkt ostateczny jest w jednym i tym konkretnym miejscu. Tak to widziałem, jak grałem właśnie w tym długim odcinku, co tam grałem po kilka godzin w eliminatora, to widziałem, że jak się kończy mecz w danym miejscu, to ten ostateczny punkt jest konkretnie w tym miejscu co zawsze, no. Znaczy zawsze jest w tym samym miejscu, wiecie, o co mi chodzi. Musiałbym to jeszcze zbadać, bo no wiesz, miejsc, gdzie kończą się te strefy, jest sporo, no nie? I trzeba by było te wszystkie miejsca ogarnąć, zrobić jakąś taką mapkę i wtedy po prostu ją zapamiętać i jak jest końcówka meczu, no to okej, ustawiamy się tutaj, rozpędzamy się już w momencie, kiedy to ostateczne odliczanie się zaczyna, już się rozpędzasz w konkretne miejsce i wtedy może by się udało jakoś wygrać. A słyszałem w ogóle, że Marquis wygrał Mini Cooperem eliminatora. To jest w ogóle jakiś outstanding, nie? Wygrać na kierownicy Mini Coopera. Nawet nie chodzi o to, że na kierownicy, ale generalnie nawet na padzie, bo to nie ma już znaczenia. Trzeba wykazać się albo niesamowitym szczęściem,
albo właśnie umiejętnościami, nie? Albo, nie, to jednym i drugim trzeba się wykazać, kurde, bez umiejętności nie wygrasz, bez szczęścia też nie wygrasz Mini Cooperem, bo nigdy nie wiesz, na kogo trafisz. Trafisz na koksów, to elo. Wróciłem w to miejsce, jest tu kilka dropów, jest szósty poziom Audi RS4. Jakiś gościu się na mnie uwziął i próbuje mnie ścigać, a ja pyk, zabieram szósty poziom i zapraszam do zabawy. Gdzie on jest? Teraz uciekł chyba. Zobaczył, że zgarnąłem szósty poziom. A ja chętnie się z nim teraz pościgam, bardzo chętnie. Znaczy podejrzewam, że ten poprzedni samochód, co miałem, też by dał sobie radę z nim. Teraz zobaczymy. O, tu już widzę jakiegoś koksa. Zobacz, stoi na krawędzi strefy i jedzie w moją stronę, żeby mnie wyzwać na pojedynek. To jest koks, mówię wam. To jest jakiś koksu. Genialna taktyka. Ósmy poziom. To jest taktyka, dzięki której się wygrywa. O kurde, ale przedupczone. Ej, skąd on wiedział, że tam trzeba skręcić? Bo już dużo wcześniej skręcił w tamtą stronę. To jest jakiś koksu. O, ale pocisnął, kilometr. Piernicze, musi się rozwalić. Jak poleciał? No w końcu GTR, ósmy poziom. Ale widzicie, stał na skraju strefy i jak tylko ktoś podjechał, od razu. Ja, musimy też tą taktykę jakby częściej stosować, nie? Au, 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 au. O, boiler tutaj. Ktoś się ścigał, ach, słabo, słabo. No nic, moi drodzy, dzisiaj tyle z pojedyneczków na eliminatorze. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się. Na razie, hejas.